Cześć, siłaneczko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Far Cry. Lecimy teraz szybciutko po zakończonej ostatniej misji, której byliśmy w trakcie w sumie robienia. Wyłączyłem, bo nie chciałem was zanudzać szukaniem billboardów. Udało mi się je odnaleźć niedługo później, po małym crashu komputera. Także, żeby nie było za łatwo. I tak naprawdę zamalowałem jeszcze dwa plakaty wzdłuż drogi, którą się przemieszczałem tam na tym wybrzeżu. Tak naprawdę i tyle. I przeskoczyła mi po prostu, żeby się spotkać zresztą. Także nie musiałem wybierać się już w momencik. Aha, bo były na tym wybrzeżu, czyli tak naprawdę one są tutaj po tej długości i gdzieś tutaj był ostatni, także trzeba przejechać te wybrzeże i później nam przeskakuje, nie musimy już te rumbutas tam jechać, bo nam przeskakuje na tą główną, także idziemy do przodu. Mam nadzieję, że teraz się już nic nie wydarzy, bo przed chwilą proces nagrywania przeskoczył mi z głównego, gram przeskoczyła mi z głównego na ten boczny monitor, udało mi się przerzucić, ale zawiesił mi się OBS i musiałem, i muszę nagrywać, nie lubię nagrywać drugi raz to samo, bo już tego nie ma samego. Dobra, cutscenka. Dobra, będzie jadka, nie? Tak, to jest ten nasz ziomek, którego eskortowaliśmy ostatnio. Znaczy, to nie jest nasz ziomek, to jest więzień, którego będziemy wymieniać za kogoś. Move forward. O. Kurde, chyba z 20 FPS-ów było na tym demku. Nie rozumiem tego. Dobra, co my tu mamy zrobić? Okej, okay. Broń Felicji. Gdzie jest ten snajper? Kurde! Nie wiem gdzie! Czy ja ją mogę wziąć? Nie wiem skąd! Tu jest! Ale cuf, ale 0 HP! Jakie... No nie umarła! Nie fajnie. Zatem ten tego wiecie. Jestem troszeczkę pełen optymizmu. Reina my parade. Dobra, schowajmy się tutaj. Weź. Dobra, tam był ten jeden gościu. Nie ma go tutaj teraz. Dobra, reanimujmy ją. Dobrze, udało się. Kurde, miała 14 życia. Tam był następny, nie? Gdzie on jest? On tu gdzieś będzie, on się zaraz tu pojawi. Dobra, co, zabezpiecz bazylikę. No dobra, to zabezpieczmy ją. Tu został jeszcze chyba tylko jeden koleś z tego co... I see you too! Zbieram sobie torebkę, juhuhu! No dobra, skrzyneczkę byśmy sobie mogli podnieść. Oczywiście pewnie tędy nie wejdę, no dlaczego bym miał tędy wejść? Felicia is safe. I could kiss you. Nie, 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 ja bym nie chciał, żebyś... You're alive, Felicia's alive. That's all I care about. Pobrecita probably needs a tall, stiff drink and a shower. I think we all do. Adios, Gilberto. Adios, Gilberto. Dobra, udało nam się to ogarnąć już na samym początku odcinka. I have another question to ask you. Tak? I need to get Sergio out of here. You think he can help Libertad? You got it. Benito is running some offshore operations and could use a guerrilla like him. Ej, dobra, gdzieś tu ta skrzynia powinna być, halo. Dobra, olać ją. Kurde, ale jak ją olać? No nie mogę takiej olać po prostu. Where is she? Dobra, tu jest ten. O, dostajemy drugi telefon. I'm looking at a church in... Where am I? Savannah. Basilica de la Virgen. A dobra, tego nie chcemy robić, to są. I'm not seeing a party here. Castillo stopped the renovations. A couple of corrupt priests and well, it's shut down. Shit. I was baptized there. A lot of creepy, junky priests came to me. Nie, tu nie doskoczymy. Tu też nie doskoczymy, no.
Tutaj. Chciałbym wziąć sobie tą skrzynię, no bo jeżeli, kurde, ona tutaj jest, z pewnością jesteśmy w stanie ją stąd zabrać. No po co się tutaj twórcy dali, żebyśmy sobie ją mogli wziąć. No możemy sobie też wziąć to. Okej, może będzie gdzieś tutaj na dachu. I hope so. O, tu można było wejść po drabinie? Dobra, ona jest tu u góry. Dobra, czy jesteśmy w stanie tu się jakoś... Nie wiem, tędy? Nie. Nie ma żadnej linki też do przejścia. Gro. Proszę nie rób... Ej, a może mam... Tu ma być jakiś taki... Taka inna jakaś rozkmina, no, nie wiem, o może tędy tutaj? Nie, no tędy też nie wepsniemy się. Ej, jak tam wejść? Jakieś pomysły? No dobra, był na tym murku, może tu trzeba jakoś... No nie, tu mi nie chce wejść nigdzie, a może muszę... Nie. No najprościej to by było tutaj mieć, kurde, teraz jakiś pojazd latający. Ale tu nie jestem w stanie nigdzie się przedostać. No dobra, zaniecham tego. Olejmy tą sprawę. W takim razie weźmy sobie ten plakat, z którego i tak na pewno nie skorzystamy. This is destroying my heart. Ale no dobra. Zatem teraz tak. Wracamy z powrotem do naszej miejscówki La Moral. Zasadzkę, uratuj zaginionego uczestnika rewolucji i przerwij przesłuchanie. Wszystkie są w tym samym miejscu, więc może zacznijmy sobie zorganizować specjalną zasadzkę. Także robimy sobie to. Robimy mapkę. Robimy teleportem. Tutaj szybka podróż, oczywiście możemy to zrobić. Skupmy się na tym zadaniu. Zostaną tutaj trzy, potem później jeszcze dwa. I chciałbym na pewno też zrobić ostatnią wyprawę po skarb. Dobra, mam nadzieję, że nie zniszczy mi umysłu tak jak te poprzednie. Dobra, chciałbym tu zejść na dół. Dobra, idźmy tutaj. Weźmiemy to, porozmawiam z Jornolem. Zatem porozmawiajmy z nią i zobaczymy, co się będzie rodzić. Gdzie ona jest? Tu jest. Let's talk. No to porozmawiamy, co by tutaj dla ciebie chcieć. Farmers in Sombrero Gorge. They're super fans of La Moral. Actually, they're super fans of me. They were part of my fan club when I was on the national team. They tipped us off to this special convoy that always rolls through Shao Pass. We put together a smash and grab attack plan. And I told grab my attack super plan. Fans to sit tight until they hear the sit word tight. Knuckleball. Nobody knows what this fancy convoy is carrying, but we know it's valuable. Benitez always slams it with crazy security. 100 soldados. Danny, we need you to hit the convoy. I'm sure you can handle this all by yourself. But if you want some help, my people are pumped and ready to go. I'll keep tabs on the convoy and let you know when it's near the pass. Dobra. Don't know about you, but I prosta piłka. Nie wiem, czy nie zechciałbym sobie wymienić broni. A wiecie dlaczego? Dlatego, że moja broń... ekwipunek, o nie mogę tutaj w ogóle ten, ale na stole możemy sobie zrobić. Czy nie chciałbym czegoś wziąć, co ma troszeczkę więcej amunicji, bo nie ukrywam, że jest problem z tym. Dobra, pierwszy mamy łuk, drugi mamy tą broń i nie wiem, czy sobie nie wymienić na 40 amunicji ma. Tak, i to jest ten karabin, który ja sobie wcześniej robiłem i nie wiem, czy sobie na niego nie wymienię z tego względu, że naprawdę ten ogranicza mnie... O, to nawet fajne. Ten wisiorek. Coś mamy jeszcze ciekawego? Nie, takiego budkę raczej nie zawieszę. Dobra, mam coś jeszcze ciekawego? Dobra, niech zostanie ten. Co my tu już... Mamy coś tu jeszcze do zrobienia? Chyba tutaj już jest wszystko. Tutaj chyba nie mieliśmy nic więcej takiego, co można mogłoby nam go troszeczkę wyboostować. Z tego drugiego mieliśmy to. Tak, tutaj nam więcej obrażenia zostają takie sobie. Dobra, zostawię sobie ten karabin, wiecie, bo tu jest muszka jaka taka jest założona i tak sobie zostawimy.
Będziemy walić z karabinu. Nie wiem, czego teraz w ogóle założyłem. Kurde. Dobra, ja chcę go użyć. Bo irytujemy troszeczkę ten karabin snajperski. Nawet nie tyle snajperski. Dobra, spieprzamy stąd. Nara. Idziemy. I on uważa, że przełęcz z chałupy to idealne miejsce na zasadzkę. No dobra. Wyjeżdżamy stąd. Kurde, jest trochę miejsc tutaj do ogarnięcia, widzę. Ale my sobie z tym poradzimy. Jak to my nie sobie nie poradzimy? Dobra, 600 tu. Nie ma tutaj jakiejś... Serio? I wszędzie z buta jak zwykle. Nie ma tu żadnego chociaż kucy kapony. Jest tu motorek. Dobra, oznaczmy sobie pierwsze miejsce. Dobra, no to lecimy do pierwszego po kolei. Aczkolwiek tu by było, nie wiem, czy by nie było bliżej i stąd potem pojechać tak. Tu. No i tak pojedziemy, dobra. Lepsze rozwiązanie. Dobra, let's go. Jadiją. Ej, dobra, czy mi się znowu mikrofon... Nie, myślałem już, że mi się znowu podgłosił. Kurde. Irytuje mnie to trochę. Dlaczego zawsze są jakieś problemy, się muszą pojawiać? Dobra, dojedziemy tam. Zrobimy na pędziku. Dosłownie na pędziku. Teraz mam porządny karabin i nie będę się martwić o tym, że skończy mi się amunicja, zanim w ogóle zacznę strzelać. Bo... zdarzało mi się dość często. Fajny karabin, mocny karabin, ale niestety zbyt mało tej amunicji. Prosta piłka. Ja nie potrzebuję RPG. Hello! Oni stoją. Jadą? Stoją? Kurde, nie wiem, dobra. Nie, dobra, kurde, muszę go gonić. Halo, tędy, dobra. Wjeżdżamy, uda nam się to zrobić na spokojnie. Tu można było na przykład, kurde, zagrodzić im drogę, jakbym wiedział troszeczkę szybciej. No dobra, lecimy za nimi. Gdzie oni tu jadą, ej? Ja teraz nie wiem, ja się chyba zgubiłem, co? Dobra, biegnij. O nie, oni mi uciekną. Nie no, tak to tego nie zrobię. Patałak ze mnie totalny. Nie no, nie tak no. W ogóle moja postać jakoś biegnie tak, jakby jej się nie chciało, no. Ale lipa. Dobra, muszę się cofnąć. Chyba, że tędy mi podjedzie pod tą górkę. W co raczej wątpię. O kurde, nie gadajcie, że podjadę. Chyba nie. Może. Jeszcze kawałek, dawaj, ciśnij. Kupa. Jo, go sprzątnąłem, dobra. Gonimy tam ten pojazd, gdzie on mi teraz odjechał. Aha, dobra, jego mi cały czas pokazuje. Więc gońmy go. On został już teraz bez ochrony. No spieprzyłem trochę, o kurde. Goni mnie. Chyba, że mnie nie goni już. Dobra, dojeżdżajmy go. Ups. Chyba ktoś do mnie strzela, odnoszę takie mocne wrażenie. Z nim jedzie czołg? No, wal do swojego. Dlaczego tak? Jestem źle przygotowany na to, ale lipa, zginąłem tak prostacko.
Najgorzej, jak tylko mogłoby być. Wiecie co? Nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby skombinowanie sobie właśnie jakiegoś latającego pojazdu i z tego pojazdu rozwalić to. To jest może też jakaś myśl. Hey, Kitman. Dobra, idziemy, tu mamy Eli Omer. Wezwijmy jakiś helikopter. Nie wiem, czy te są bojowe, czy one nie... mają. O, dobra, mają tego. To ma tylko karabin, z tego co pamiętam. Dobra, to weźmy ten. A ten chyba też ma tylko. This could be Ale z useful. pewnością ten będzie troszeczkę lepiej latać. Dobra, let's go. Oznaczmy sobie jeszcze cel. Dobra, oznaczmy najwyżej ten pierwszy z brzegu. Raczej nie mamy tutaj już żadnych baterii przeciwlotniczych, więc chodźmy to rozpieprzyć. Dobra. Respartoliłem, można to powiedzieć. I to dość. Jak to się stało, że. No, tu jest lądowisko. Ja sobie chcę. Jak to się stało, że ja nie zebrałem tego? Halo, ciekawe, jak to jest możliwe, że ja nie zebrałem wcześniej tego? No dobra, teraz zniknęło. Najważniejsze, że jest już teraz zebrane. Okej, okay, lećmy za naszym tym. Jarańsko, powiedz w pobliżu. Nie mam jeszcze zebranego wszystkie. Okej. Okay. Where is the first? Tam jest jeden, tu jest drugi. Tutaj nic nie ma. Dobra, lądujemy tutaj. Czy ja tutaj mam zwerbować kogoś? Na to wychodzi, czy co? Czy co? ¿Cómo estás? Siema. When I say the word knuckleball, what's that remind you of? Setting up an ambush at the pass, fucking up the convoy, taking whatever they're carrying. I'm fighting with Honron. Dios mío, you're ready. I have been waiting to get the go-ahead for months. Vámonos, guerrilla. I've been waiting to use my rocket launcher. RPG is locked and loaded. Holy, chłopaki, no dobra, oni sobie poszli. Poszli? Poszli, no dobra, ja sobie lecę helikopterem. Zwerbowaliśmy tam ziomków, tam są kolejni, więc podlećmy może EIUR-em. W górę. Kurde, gościu prawie mnie potrącił tym. A będziemy mieli miejsce gdzieś do lądowania tutaj? A, nawet możemy tutaj wylądować, dobra. Fabryka siły. Dobra. Gdzie? Tutaj You look porozmawiamy. like La Moral. Does the word knuckleball mean anything to you? It sure does. You want us at the pass, right? Si. I'll meet you there. You're the one who saved our people on that cargo ship, no? That's Tak, me. dokładnie My to ja. cousin was one of them. Muchas gracias. Nie ma problemu. Let's go get this convoy. I'll get my mortar. Mortar time, O compadre! kurde, moź. To tu widzę, tutaj ktoś w grubaksie szykuje. Dobra, gdzie jest mój Any Owner? Dobra, paliwo też sobie weźmiemy, o które już było zebrane już wcześniej. Ej, nie, no dobra, muszę iść. Tu jest gdzieś do zebrania w środku, co? Ice się przyda, ale jest też skrzyneczka z wisiorkiem. Nawet ciekawe. Dobra, zatem chodźmy rozpieprzyć ten konwój. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić z helikoptera. Oznaczmy sobie jeszcze. Dobra, tutaj chyba ona jeździ, dobra, Nie musimy tego robić. Ale podjedźmy do wszystkich, bo może coś dostaniemy lepszego. Jak będziemy współpracować z tymi ludźmi. Wiecie, nigdy nie wiadomo, może coś się odblokuje, może będzie, że super ekstra znalezisko. O, tam jest ten cargo, co ratowaliśmy, ziomków. Chyba tak. Dobra, gdzie jest jakiś ziombel do pogadania? You look Siemak. Important. Drop the coconuts. Knuckleball is a go. Bingo. I thought this day would never come. We need to A piss off jednak. Benitez and spread out her forces. Music to my ears, guerrilla. Music See you to at the my pass. ears. I'll bring the road spikes. Perfecto. We get to use them. Okej, okay. Brzmi to jak dość mocny plan.
Bo musiałbym teraz iść go, kurde, ulatować. Dobra, nie mam czasu na takie rzeczy. Dlaczego mi teraz tutaj jakieś... Nie chcę Black Friday. Będzie mi tu pinkać. Dobra, no to co, zostaje tylko cowboy. Przełęcz. Wiecie, oni tam się postarają, ja tutaj przeleciałem, żeby ich wszystkich zwerbować, a teraz wpadnę. Bo tu jest ten czołg, nie? No właśnie. Ja wiem, co ja zrobię. Ej, patrzcie teraz to. Oni będą musieli jechać tutaj. Ja tu ląduję. O ile zdążę. Oni będą tędy tutaj jeździć. Zrobimy coś bardziej smart. Tylko żeby mnie nie rozwalił. No a tu? Tu? Okej. I teraz jeszcze chciałem zrobić tu, żeby do mnie strzelało. Ja mogę tego więcej rozłożyć. Jadą tu? Kurde, boję się, że ja to wysadzę i... Jadą? Jadą. Ups. A jedź na to. Ja muszę trzymać... Dobra. Dlaczego ta wieżyczka nie strzela? O, rozwalili. Uś! Dobra, oni tu raczej chyba nie podjadą. Dobra, czołg żyje? O, czołg żyje jeszcze, dobra. Dobra, żeby mnie nie sprzątnął, ostatni strzał. Bang! Rozjech. Ała, ała. No wychyl główkę. Protect the cargo. Oh shit. Dobra, chowamy się. Nie tędy. Nie mam, kurde, żadnej... dobra, mam jeszcze granaty i mam karabin. Dobra, wypróbujmy ten nasz karabinek. Tu była gdzieś zmiana, nie pamiętam którym, na C? Nie. Dobra, no co, zostaje tylko bronić tego cargo i tyle. Ups, granat! Bad boy, bad boy, what you gonna do? What you gonna do? Indy coś tam, nie znam słów. Helikopter tam chyba mocno był... Poturbowany, bo słyszałem. No i co my tutaj mamy? Show me that. O, złoto. Złociszcze. Złoto teraz, złotówka teraz, ale słabo stoi. Dobra. This is going to help un montón. I heard you hit that convoy. Si. Homeron's heading your way with the cash. Good job, Danny. Dobra, to już ja sobie coś wezmę. Biorę sobie to, biorę sobie to. Admiral and Benitez has increased patrols now. So watch the roads. Okay. Dobra. Co, udało się zrobić to w miarę dość. Jest tutaj opcja do rozwalenia. Nie wiem, czy nie chciałbym sobie szybko jeszcze skoczyć, rozwalić to, bo nie mamy teraz za bardzo... Co tutaj jest w ogóle? Aha, tu będzie jarańska opowieść, która jest kontynuacją któregoś, które już chyba musiałem rozpocząć wcześniej. Tu mamy mocno wszystko oczyszczone, poza tam pojedynczymi jakimiś tymi. Dobra, dobra. Czuję, że jesteśmy już blisko, jak to zawsze ja powiadam. Mamy jeszcze chwilę, więc nie chcę przyjmować za bardzo nowego zadania, bo nie chcę zaczynać nowej historii w starym odcinku. Także zróbmy sobie tutaj szybki zrzut desantowy. Rozpieprzymy to jeszcze w ramach tego odcineczka, możemy porozmawiać.
Może chcielibyście mi zadać jakieś ciekawe pytanie. Macie możliwość, także ja się pytam. Może by kiedy jakieś Q&A? Ja nawet nie wiem. Nie, ja nie wiem, czy ja bym był w stanie takie coś nawet zrobić. Mnie takie rzeczy nie rają, bo... Ej. Where do I need to... Poczekajcie, bo coś odpieprzyłem. Ja sobie miałem to oznaczyć. Aha, dobra, 340 metrów. Dolecimy tam? Nie. Spróbujmy teraz pociągnąć jeszcze troszeczkę. No, tylko się nie rozwal... Leć. Dobrze, uda nam się dolecieć. Elegancko. Kurde, ten kombinezon jest mega turbo zajebisty, nie? Dość oporowo go używam. Dobra, wylądujmy sobie może tutaj. Bierzemy łuczek, wchodzimy tu, opiemy pierwszego dziada. Jakie gdzie jest? Better watch myself here. Nie trafiłem! Powtórka! O kurde, dobra. Gdzie już chciałeś uciekać? Nie widzę. Tam się strzelają. Dobra, tu zniszczmy może to. O, tutaj jest koleżka. Papa. Dobra, chyba wszystko rozwaliliśmy. Nie mamy karty, która z pewnością będzie gdzieś tutaj. Dobra, rozwalmy może to. Udało nam się przejąć kolejny posterunek. Więc jest subcio. Tam jest jedna jeszcze bateria przeciwlotnicza, którą na pewno będzie trzeba zniszczyć, bo nie pamiętam imienia tego ziomka, żeby zdobyć wszystkie rzeczy, jak to jest zrobione. Także to bym na pewno chciał zrobić. Tutaj jeszcze mamy leki. Dobra, chyba tyle z tego wszystkiego. Nie przyjmuję żadnych nowych zadań od nich, tych wykrzykników, bo ja wiem... Ej! A tu się nie zaczynała cała gra? Tu szliśmy i atakowaliśmy ten zamek? Chyba, że on jest podobny tylko. Dobra. Tu coś jeszcze jest do zebrania. Więc why not? Skład FND, tu mamy jakąś kartkę. To moje pierwsze i ostatnie oświadczenie w sprawie waszych raportów dotyczących punktu kontrolnego na stepach Izabel. Pewnie źle przeczytałem. Jesteście żołnierzami Jary. Stacjonujecie w Izabel, żeby zatrzymać wszystkich próbując z regionu. Dobra, to też nie jest jakoś bardzo istotne. Przynajmniej w tym, co robimy tutaj. Także ja się jeszcze przeniosę do naszego centrum dowodzenia. W ogóle ja nie byłem tutaj już dawno, chata myśliwska. Wiecie co? Zróbmy sobie jeszcze. Przetransportujmy się. Nie wiem, ile mam lekarz, nawet nie sprawdziłem. Finally. Siema, typie. Dobra. Dobra. Powinno nam wystarczyć na zrobienie jeszcze chaty. Wędki, no mało łowiliśmy. To już tacy bardziej... Nie chcę źle tego określić. Może nie tyle, że fanatycy, ale... Tacy, co lubią się przychillować przy gierce. Znaczy, ja nie mówię, że też nie lubię. Ale... Tak żyć tą grą, w sensie, nie? Że oni sobie pójdą, a dzisiaj idę sobie na rybki, połowy sobie rybki. Potem sobie przejdę tu, potem sobie przejdzie tam. Na pewno fajna jest to sprawa, dobra. No way, when? Like 2 years ago. 2 years. Dobra, zobaczmy. Tam chyba nie mieliśmy. Jakąś broń dostaliśmy. Tutaj mamy. Jeden przywódca. Jak to jeden przywódca? Gdzie? Pokaż przywódców. Aha, dostaliśmy nowego przywódcę. A gdzie są ci, co są, zakończyli? Okej, dobra, tu są. Lećmy po przykrywką. Tutaj sukces, a może być doświadczenie, why not? I jeszcze coś będzie ciekawego? No, zostaje nam jedyne to oczyszczenie. Oj, coś poszło nie tak, przegrane 5, dobra. Ale ostatecznie ukończona operacja Bandito z sukcesem i hajsiwo wpada. Odbieramy nagrodę. Dobra, zbieramy naszych, bierzemy hajs. Dobra, 10 nam zostało, tutaj 85. Zostało 7 minus 5?
Okej, okay, czyli nie mam za dużo. Tutaj jest kradzież. O, fuck. No dobra, operacja bandy to może zostać przerwana. Może zobaczymy. O, dobra, nie została na szczęście przerwana, także zdobędziemy profity z tego. I została ostatnia. Wyczytajmy sobie to. I tego jeszcze ziomka musimy zgarnąć. Dobra, bieremy. Bieremy w ogóle? Po jakim ja to gadam? Bieremy. O, tutaj nagroda jest mocna. Dwa koła. Z chęcią bym ją dostać, tylko najgorzej jak teraz wyskoczą nam. Dobra, bierzemy jeszcze te elementy. Pyk. I hasiwko wpada. Operacja zakończona. Sukcesem. Dobra, mamy czterech ziomków, a można mieć ośmiu. No dobra. Mam tutaj tak. O, dobra, chcę ten wisiorek. Bierzemy. Co tutaj jest do tego? Cyk, brawura. Dobra, to bierzemy tego. Nie mogę go? Aha, trzeba dwóch. Dobra, inspektora. Bierzemy, wysyłamy tych. Co tu jeszcze bym chciał ciekawego z tego dostać? Hajsiwo. Dobra, chcemy hajsiwo, no to wysyłamy ją. I ostatnia rzecz. Proch w sumie się przyda. Czy jest tutaj? Któryś jest. Okej, okay, bang. Dobra, to poszło. Hopy tam sobie ten. Działają. Czy jeszcze coś może jesteśmy w stanie rozbudować, czy już nie mamy na tyle? Brakuje nam oczywiście lekarstwa. A tutaj nam... No dobra, tu lekarstwo i tutaj też lekarstwo. Dobra, czyli do końca jesteśmy bardziej... nawet nie tyle zmuszeni, ale musimy się skupić na tym, aby... robić. Zobaczymy, czy tutaj na tym stole możemy coś jeszcze sobie wykupić. Wymiana materiałów tutaj. Dobra, dziki tylko. Więc więcej nic nie mamy. Czy tutaj jest jakiś sprzedawca? Co my tutaj mieliśmy w ogóle jeszcze? Tym. Aha, tu możemy sobie drapić. A, kupujmy. Kupuję wszystko. Uuu, tutaj taki zajebisty strój by był. Kurde, ale lipa. A to sobie wymienić na taki zestaw zwierzęcy? Fajne by to było. Zwiększenie zapasu strzał, zbliżenie się do zwierzęcia. Okej, okay, typowo taki na polowanie. A zerknijmy jeszcze do rybiarza. Co on tutaj ma? A, weźmiemy też, kupimy. Mamy 19 koła. I 100 uranu. Dobra, wydaje mi się, że tutaj się zatrzymujemy. Ja sobie jeszcze się przetransportuję i wydaje mi się, że to będzie naszym kolejnym celem, czyli wybierzemy sobie, wejdźmy sobie jeszcze w dzienniczek i ruszymy może Skarb Narodu, uratuj zaginionego uczestnika, a potem ruszymy przerwij przesłuchanie. Także zrobimy sobie bank. Co my tutaj jeszcze u góry? No, można by było poszukać, moje dzieci zwycięstwo zasługuje na słowo przepraszam. Nie wiem, czy chce mi się to naprawdę robić. Już to mówiłem któryś raz z kolei, ale okej. Okay. My się przetransportujemy tutaj jako szybką podróżą. I co? I tak, tak właśnie zrobimy. Także mam nadzieję, że będziecie w kolejnych materiałach i samego do końca, i w kolejnej serii. I póki co to ja was żegnam, życzę wam miłego... czego chcecie. Cześć!